Na pewno byłeś albo byłaś kiedyś w takiej sytuacji, że zobowiązałeś albo zobowiązałaś się do czegoś swojemu koledze czy koleżance, a później, powiedzmy tydzień po złożeniu takiej obietnicy, już nie bardzo masz ochotę to zrobić. Dziwna wojna to efekt bardzo podobnej sytuacji, tylko że zamiast kolegów albo koleżanek mamy kraje europejskie, które w latach 30. i 40. XX wieku prowadziły ze sobą wojnę tylko po to, żeby nikt nie kazał im na serio prowadzić ze sobą wojny. Jak już doskonale wiesz z mojego materiału poświęconego kampanii wrześniowej i po prostu swojego przynajmniej minimalnego zrozumienia dwudziestowiecznej sytuacji geopolitycznej w Europie, był to czas, w którym niczym w szatni chłopaków po 2 godzinach grania w koszykówkę, sprzeczka i konfrontacja wisiała po prostu w powietrzu. Największe mocarstwa w Europie, które stały po jednej stronie w trakcie I wojny światowej, czyli Francja i Wielka Brytania, od ustalenia warunków pokoju w 1918 roku lawirowały w polityce międzynarodowej pomiędzy sprawianiem wrażenia wiarygodnego sojusznika, silnego rywala, czy też wybaczającego nawet najgorsze błędy kochanego, wyrozumiałego dziadka, jednocześnie próbując połączyć to z wizerunkiem panującego nad sytuacją w regionie hegemona. I will find you. And I will kill you. Każdy kolejny krok, który przybliżał dojście do władzy autorytarnych liderów w krajach takich jak np. Włochy czy III Rzesza, a później ich zapędy i agresje, sprawiał, że politycy francuscy i brytyjscy wymyślali coraz to bardziej kreatywne sposoby, żeby zachować kilka rzeczy, które były dla nich absolutnie najcenniejsze. Każdemu takiemu politykowi, który był w końcu rozliczany przez wyborców angielskich albo brytyjskich, chodziło o to, żeby po pierwsze zapobiec wybuchowi kolejnej wojny, po drugie, żeby ograniczyć i możliwie uspokoić nastroje panujące we wszystkich krajach, ale głównie w III Rzeszy, no i żeby zachować przynajmniej minimalną wiarygodność, takie pozory bezpieczeństwa i gwarancji stabilności względem swoich sojuszników, takich jak na przykład państwo polskie, no i wreszcie przed własnymi wyborcami, którzy oceniali ich właśnie i liczyli na to, że nie będą umierać. Próba pogodzenia tych wszystkich interesów doprowadziła polityków prowadzących Wielką Brytanię i Francję do sytuacji, w której z jednej strony musieli pozwalać na bardzo wiele rzeczy, na które nikt normalny by nie pozwolił, a z drugiej stawiać bardzo twarde deklaracje. To doprowadziło właśnie do sytuacji, jaka wydarzyła się w latach 1939-1940. Ponieważ relacje polsko-francusko-brytyjskie przed 1 września 1939 roku omówiłem już w odcinku poświęconym właśnie kampanii wrześniowej, który gorąco Ci polecam, to tylko pokrótce przypomnę wydarzenia, które z perspektywy tego kuriozum, o którym jest ten materiał, po prostu są bardzo istotne. Just do it! Zarówno Francja, jak i Wielka Brytania zawarły z odbudowującą się po odzyskaniu niepodległości Rzeczpospolitą deklaracje dotyczące takich gwarancji bezpieczeństwa i wzajemnej pomocy. Im dalej w las, czyli im bliżej początku II wojny światowej, tym bardziej deklaracje tych dwóch państw precyzowały, że w razie potrzeby i w razie agresji III Rzeszy udzielą one Polsce wsparcia. Polsko-francuski traktat gwarancyjny był na przykład potwierdzany 3-krotnie. Gwarancje brytyjskie, co jeszcze zabawniejsze, były ostatni raz potwierdzone przez oficjeli z obu państw, czyli Polski i Wielkiej Brytanii, dosłownie niecały tydzień przed agresją na Polskę. Dokumenty te zobowiązywały naszych sojuszników do kilku rzeczy, z których najważniejsza rzecz to po prostu wsparcie wysiłku zbrojnego Polski w sytuacji, kiedy dzieje się agresja właśnie. Zrobienie wszystko w celu odparcia agresji i zajęcie jasnego stanowiska na arenie międzynarodowej. Jakby tego było mało, oba kraje zobowiązały się do, po pierwsze, no właśnie oficjalnego wypowiedzenia wojny III Rzeszy i, co ważne, rozpoczęcia działań ofensywnych mających na celu, no po prostu pokonanie Niemiec. Jedna tyci uwaga techniczna. Ustalenia i szczegółowe postanowienia umów z każdym z tych krajów były dokonywane osobno, więc mogły się marginalnie różnić. Ale wszystkie te punkty, o których właśnie powiedziałem, były no po prostu wspólne. 1 września, czyli w dzień, kiedy mieszkańcy granicy polsko-niemieckiej oraz polsko-słowackiej obudzili się bez budzika, nieco wcześniej niż zwykle, i od razu poszli pobiegać, bo chcieli ratować swoje życia, a cała Europa zamarła i zwróciła wzrok w kierunku naszych sojuszników, bo nie było szczególną tajemnicą, że losy Polski ważą się nie w Polsce, tylko gdzieś pomiędzy Londynem a Paryżem. Nasi sojusznicy do zobowiązań traktatów gwarancyjnych i sojuszy podeszli jak uczeń do zadania pisemnego otrzymanego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, który na dzień przed terminem oddania pracy kupuje sobie zeszyt. 3 dni zajęła sojusznikom decyzja o tym, żeby wywiązać się z najprostszego z tych zobowiązań, czyli wydania oficjalnego dokumentu, który deklarował kurs kolizyjny, czyli wojnę z Niemcami. Zaraz później zaczęły się ruchy militarne, będące z pozoru przynajmniej wypełnieniem reszty tych postanowień, czyli no właśnie rozpoczęcia agresji w stronę Niemiec. Armia francuska 7 września przekroczyła teren granicy francusko-niemieckiej
niemieckiej w regionie zwanym Zagłębie Sary. Francuskie oddziały zajęły teren bezpośrednio przyległy do niemieckiej głównej linii obrony, łamiąc opór kilku niemieckich jednostek granicznych oraz czyszcząc graniczne pola minowe Niemców. I samo to brzmi w sumie całkiem spoko, dopóki nie wejdziemy w szczegóły. Bo w momencie, w którym rozpoczynało się oblężenie Warszawy, Francuzi, dysponujący w terenie Zagłębia Sary olbrzymią przewagą liczbową, sprzętową, w sumie każdą z punktu widzenia strategicznego czy militarnego, zdecydowali się na serię potyczek z wojskami ochrony pogranicza i rozbrajaniu min na polach. To trochę tak, jakby twój nauczyciel jednego dnia zagroził wyrzuceniem cię ze szkoły, a koniec końców skończyłoby się na tym, że wziąłby twój zeszyt do sprawdzenia i narysował w nim kilka głupich minek. Dodatkowo, jak wiemy obecnie, tereny zaatakowane, w dużym cudzysłowiu, z początkiem września przez Francuzów, były do tego celu specjalnie przygotowane. I to przygotowane przez Niemców, którzy ewakuowali z tych terenów ludność cywilną, ograniczyli funkcjonowanie jakiejkolwiek w sumie infrastruktury o znaczeniu strategicznym i urządzili z terenów Zagłębia Sary poligon wojskowy, na którym spotkanie żywego Niemca było mniej prawdopodobne niż nadepnięcie na 3 miny przeciwpiechotne jednocześnie. Ta niby ofensywa kosztowała Francję prawie 2000 żołnierzy i nie ma co umniejszać tych strat, bo są to oczywiście życia ludzkie, ale jednocześnie jest to liczba wojska polskiego, która w Polsce ginęła co 15 minut. A co no... Jakby tego było mało, 12 września odbyło się posiedzenie francusko-brytyjskiej Najwyższej Rady Wojennej, na którym obwieszeni odznaczeniami jak choinki generałowie obu krajów uznali, że to tyle, jeśli chodzi o pokazanie Niemcom miejsca w szeregu. I to tyle, jeżeli chodzi o wywiązywanie się z obowiązań złożonych względem Rzeczypospolitej. Serio. W konsekwencji tej narady, która przejdzie do historii jako zrobili sobie jałtę zanim to było modne, albo Targowica 2.0, podjęto decyzję o maksymalnym zmobilizowaniu środków, zanim zostaną podjęte duże operacje lądowe oraz ograniczeniu udziału działań powietrznych, czyli tak naprawdę zapadła decyzja o tym, że żadne decyzje mają nie zapadać. A co no? I to okazało się bardzo wygodne, bo planowana rzekomo kontynuacja ofensywy i realny atak na jakiekolwiek cele strategiczne zostały wstrzymane w wyniku ustaleń właśnie z tej konferencji. Przez to ofensywa, w której wzięło udział 40 dywizji, czyli około 400 tysięcy francuskich żołnierzy, 2,5 tysiąca czołgów, prawie 5 tysięcy dział, zakończyła się zadaniem Niemcom strat, które wynosiły niecałe 200 ofiar śmiertelnych. I tak od 13 września trwał sobie wesoło okres, w którym alianci na froncie zachodnim posiadali olbrzymią przewagę liczebną i strategiczną nad Wehrmachtem. Hitler zdawał sobie z tego sprawę i zagrał wabank, stawiając wszystko na bierność Anglików. Zachował się w sposób tak bardzo jak rasowy hazardzista, że w pojedynku z nim James Bond dostałby ciarek i zrobiłoby mu się sucho w gardle. Przez kolejne miesiące potyczki mniej lub bardziej przypadkowe starcia czy ruchy wojsk odbywały się naprawdę sporadycznie. Znacznie więcej za to działo się w mediach, bo Francuzi i Anglicy organizowali konferencje z udziałem mediów, na których dyskutowali o przenoszeniu wojsk czy jakichś manewrach strategicznych. Ale znaczenie tych ruchów, gdyby się nawet odbyły, byłoby porównywalne ze znaczeniem historii XX wieku w całości podstawy programowej. Czyli niestety, ale praktycznie to żadne. Śledzenie tych zjazdów tęgich głów z perspektywy dzisiejszych czasów jest naprawdę zabawne, kiedy już się wie, że dosłownie w perspektywie kilku kolejnych miesięcy Francja podzieli w dużej mierze los Polski, a Wielka Brytania nie będzie spała po nocach, wypatrując niemieckiego lotnictwa. A tutaj mamy tych wszystkich dowódców wojskowych, którzy zastanawiają się, czy przesunąć wojska 2 kilometry w lewo, czy w prawo. Na przykład jedna z takich konferencji odbyła się jeszcze pod koniec września, czyli w miarę na gorąco. I podjęto w jej trakcie decyzję o rozładowaniu wojsk alianckich w rejonie Grecji i Turcji. Pomysł sam w sobie może był dziwny, bo jak już wiemy, najlepszym posunięciem byłaby po prostu ofensywa na Niemców, tam gdzie stały dywizje francuskie. No ale okej, zawsze coś. Jeśli kombinowanie może pomóc, no to dlaczego nie? Ostatecznie jednak postanowienia te nie zostały zrealizowane. Tak po prostu. Dlaczego? Tak jak ci się czasem zdarzy przeklnąć przy kimś dużo starszym, mimo że wiesz, że nie powinieneś tego robić, albo zapomnieć portfela, czy worków na psie odchody, tak samo aliantom zdarzyło się po prostu pominięcie wszystkich ustaleń przyjętych na konferencji z końcówki września 1939 roku. Inny taki zjazd absolutnych ekspertów wojskowych odbył się w lutym 1940 roku, czyli na 2 miesiące przed rozpoczęciem prawdziwej ofensywy niemieckiej, tym razem we Francji. W jej trakcie Francuzi zaproponowali rozlokowanie wojsk w Finlandii, która walczyła ze Związkiem Radzieckim. Brytyjczycy trochę pomyśleli i powiedzieli, że może lepiej nie, może zamiast tego warto wziąć jakiś oddział wojska i umieścić go w Norwegii. Na co Francuzi trochę pomyśleli i powiedzieli, że trochę to ryzykowne, ale okej, no możemy w sumie tak zrobić. Pech chciał, że w międzyczasie Finlandia i Związek Radziecki już przestały ze sobą walczyć i odnowili postanowienia o pokoju, co trochę uniemożliwiło przemieszczenie jakiegoś oddziału wojska do tego, żeby pomagać Finlandii w walce ze Związkiem Radzieckim. Ha! Got it! Ha!
Bułgarii! To wszystko stało się w czasie, gdy od 4 miesięcy Niemcy na spółkę z Rosjanami okupowali Polskę, a Hitler już robił sobie rezerwacje na swoje ulubione zestawy obiadowe w paryskich restauracjach. Dziwna wojna, czyli nic nie robienie na froncie zachodnim, potrwa naprawdę długo, bo aż do kampanii francuskiej w maju 1940 roku. Społeczeństwo każdego z zaangażowanych krajów zapamięta w swojej świadomości historycznej ten okres bardzo podobnie i nada mu jakąś taką zabawną nazwę. Dla Francuzów będzie to właśnie dosłownie dziwna wojna, Anglicy będą mówić o tym okresie jako nudna wojna, a Niemcy będą określać ją wojną na siedząco. Polacy i w sumie każdy inny trzeźwo myślący obserwator zapamięta jednak ten okres przede wszystkim jako brutalną lekcję realpolitik i próby połączenia zbyt wielu skrajnie sprzecznych ze sobą postaw. Mam nadzieję, że kończysz ten odcinek wiedząc trochę więcej o II wojnie światowej, o dziwnej wojnie i o w ogóle wojnie. Dziękuję Ci za spędzenie ze mną tych kilku czy kilkunastu minut w trakcie lekcji wojny z puchaczem i mam nadzieję, że wpadniesz na mojego Instagrama albo na mój kanał i zobaczysz sobie inne materiały. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Życzę Ci żadnej wojny.